bo teraz z nami jest prezes zarządu spółki Scanway, Jędrzej Kowalewski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Taka miła odmiana, nie będziemy rozmawiali jeszcze chwilowo o LPP, no ale jako spółka giełdowa raportujecie przecież wyniki, więc porozmawiamy o wynikach, więc jak najbardziej w temacie giełdy pozostajemy. Scanway pokazał swoje wyniki za rok 2023. No i pierwsza rzecz, która rzuca się przede wszystkim w oczy, to fakt, że udało wam się wzrosnąć, jeżeli chodzi o przychody, o blisko 100% rok do roku. No i tak, ktoś może powiedzieć 7 milionów, dużo, niedużo, pewnie zależy, jak mawiał Prus, z której strony się patrzy, co dla jednych jest sufitem, dla innych jest podłogą, jeżeli chodzi o kwestie space'owe, no to chyba tak można naprawdę powiedzieć, że Scanway dopiero się rozkręca. Tak, no na pewno nie jest to dla nas sufit. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku to będzie dla nas podłoga. Jeśli chodzi o ten poprzedni rok, faktycznie bardzo duża dynamika wzrostu, kontynuowana tak naprawdę też z poprzednich lat. Dla nas to jest bardzo duży wyznacznik tego, że inwestorzy, przede wszystkim inwestujący w technologie kosmiczne, którzy też stoją za naszymi klientami, po prostu nam ufają. Widzą, że Scanway zarówno dowiózł swój kluczowy produkt na orbitę, który tam działa, pokazał, co potrafi, i dzięki temu faktycznie możemy zacząć zarabiać więcej, ufają nam coraz bardziej. Duża oczywiście część z tych przychodów to też są tematy naziemne, więc nie tylko tak jest, że Scanway zwiększył się pod kątem ogólnie przychodów, ale przede wszystkim przychodów przemysłowych. No, natomiast dla nas to był po prostu bardzo udany rok. Myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli pokazać coś podobnego. Panie prezesie, spółka w komunikacie rozróżnia, albo raczej właśnie chwali się tym, że ten rozkład przychodów udało się prawie zbalansować pomiędzy kategoriami space i industry. To może dla tych, którzy nie rozróżniają, jaka jest różnica w spółce Scanway pomiędzy sektorami space i industry, bo być może po prostu wszystko wrzucają do jednego worka, to może takim tytułem też wstępu proszę wytłumaczyć, czym różnią się te dwa obszary działalności spółki. Jasne. Oczywiście Scanway działa przede wszystkim w sektorze wysokich technologii, szczególnie w kontekście optyki i systemów przetwarzania obrazu, czyli mówimy tutaj o algorytmach sztucznej inteligencji, które pozwalają nam analizować to, co widzimy na obrazie, ale też dostarczać sprzęt, który pozwala ten obraz dostarczyć. I działamy w takich właśnie dwóch kategoriach. Pierwsza to jest oczywiście kategoria space, czyli dostarczamy wysokorozdzielcze instrumenty do obserwacji różnych zjawisk zachodzących w kosmosie, ale też i zjawisk na naszej planecie, obserwowanych z orbity satelitów. Natomiast Scanway od lat też komercjalizuje swoje kompetencje w postaci produktów dla branży naziemnej, którą nazywamy gałęzią Scanway Industry. I ta właśnie gałąź zajmuje się tematami kontroli wizyjnej, kontroli jakości w przemyśle, czyli zajmujemy się wszystkim tym, czego potrzebują nasi klienci w kontekście zapewnienia wysokiej jakości produktów w procesach produkcyjnych, jak i również w kontroli procesów, czyli zjawisk, jakby stanu, w jaki sposób te przedmioty są wytwarzane. Mówimy tutaj o produkcji masowej, mówimy tutaj o produkcji chemicznej. Działamy dla takich klientów jak 3M, działamy dla również branży poligraficznej i bardzo dynamicznie rozwijającej się branży farmaceutycznej oraz, co ciekawe, tekturniczej, tektura jest takim trochę plastikiem przyszłości w Europie i wzrost tych wszystkich przedsiębiorstw powoduje, że kontrola jakości jest niezwykle kluczowa. Także mówiąc, podsumowując, działamy w sektorze tych wysokich technologii, które pozwalają gospodarce się kręcić, gospodarce działać na jak najwyższym poziomie, dostarczać jak najwyższej jakości produkty, i to jest właśnie ta gałąź Scanway Industry. Natomiast zespół, który wdraża wszystkie te technologie zarówno dla kosmosu, jak i dla tematów naziemnych, to jest zespół mocno przepleciony. Znaczy w sensie te kompetencje są wspólne, okazuje się, że w wielu tematach możemy działać na zasadzie takiej synergii pomiędzy tymi dwoma gałęziami i dostarczać ciekawe rozwiązania dla obu tych gałęzi, które mają pewne cechy każdej z tych kategorii.
temat tekturowy to ciekawy wątek, biorąc pod uwagę obszar, którym się zajmujecie, czyli przestrzeń kosmiczna między innymi. No, tektura to nie jest coś, co byśmy chcieli na pewno zobaczyć chyba raczej w przestrzeni kosmicznej, chyba że się mylę, panie Andrzeju. Ciekawostka, niedawno poleciał w kosmos pierwszy drewniany satelita, więc czemu nie tekturowy? No, oczywiście tak sobie troszeczkę żartuję, natomiast dla nas nie ma znaczenia, co nasi klienci produkują. Potrzeby kontroli wizyjnej są takie same, to znaczy musimy badać to, co jest wytwarzane, w jaki sposób, jakie ma cechy jakościowe i co ciekawe, takie same algorytmy wizyjne stosujemy do analityki zdjęć satelitarnych, ale także stosujemy do na przykład badania procesów w przestrzeni kosmicznej, ponieważ satelity chcą być cały czas coraz bardziej autonomiczne, podejmować decyzje same za siebie, a najlepszym zmysłem do takich decyzji jest zmysł wzroku, więc dajemy zmysł wzroku maszynom, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o skanuj. To ciekawe, szanowni państwo, bo można właśnie powiedzieć, i to jest doskonały przykład tego, jak technologia wykorzystywana w kosmosie jest wykorzystywana obok nas i codziennie w naszym życiu, choćby przy tekturze. Panie Andrzeju, kwestia backlogu. Spółka podawała 2,9 miliona na koniec grudnia 2023 roku, ale ciekawsza chyba kwota jest, którą pokazujecie na kontrakty, które oczekują na formalizację i miałyby być realizowane w latach 2024-2025 i tu już mówimy o kwocie 26 milionów złotych. No to patrząc na przychody z 2023 roku, gdzie te przychody wynosiły 7 milionów, to ten plan na najbliższe dwa lata wygląda całkiem obiecująco. Powiem więcej, plan jest jeszcze bardziej ambitny, natomiast tutaj mówimy tylko i wyłącznie o rzeczach, w których klienci podjęli strategiczną decyzję, że tak, wasza oferta jest decydująca, decydujemy się na nią, chcemy z wami zrobić ten projekt, natomiast musimy sformalizować to w postaci kontraktu, sformalizować to w postaci konkretnych transz płatności i jakby tego, w jaki sposób zaczniemy ten projekt robić. Bardzo często to są też projekty, w których klient wygrał razem z naszą propozycją konkurs w swoim kraju, konkurs dotowany, więc to są rzeczy, które są w zasadzie już bardzo mocno przyklepane, natomiast muszą być sformalizowane. Ja też celowo, my nie chcemy jakby mówić o tym, że to jest twardy backlog, to są faktycznie rzeczy, które są na takich 95% prawdopodobieństwa tego, że się faktycznie zdarzą, w co my głęboko wierzymy, że do tej kontraktacji dojdzie. To pokazuje wprost to, że Scanway dzięki temu, że potrafił umieścić coś swojego na orbicie, co jest taką barierą wejścia w kosmosie. Umówmy się, nikt nie chce inwestować, nie chce dawać pieniędzy na rozwiązania, które mają latać w kosmos, firmom, które nie pokazały, że potrafią coś w tym kosmosie zrobić. Kosmos jest trudny, po prostu. Więc to jest jakby kontynuacja i chyba namacalny wynik tej naszej strategii właśnie związanej z tym, żeby cząstkowe produkty Scanwaya, cząstkowe składowe, które są oferowane przez nas, pokazywać w naturalnym środowisku, znaczy w środowisku, do którego są stworzone, czyli w kosmosie. No i to mam nadzieję, że zapunktuje tym, że faktycznie te kontrakty, do tych kontraktów szybko dojdzie. Mamy nadzieję, że to będzie w najbliższych właśnie kwartałach i wtedy będziemy mogli zacząć realizację tych projektów, pokazując też oczywiście dobre wyniki na koniec tego roku i kolejnych lat. Panie prezesie, jak wygląda dywersyfikacja kontraktów? Bo przy spółkach technologicznych albo deeptechowych jedną z obaw, które często inwestorzy czy ewentualnie akcjonariusze mają, decydując się na zaangażowanie długoterminowe w spółkę technologiczną, spotyka się z takim objawem, że czasami to stoi na jednym grubym kontrakcie. W przypadku spółek zajmujących się kosmosem, przynajmniej w Europie, no to zawsze oczy są skierowane na Europejską Agencję Kosmiczną, na ESE. I jak się uda, to się uda, jak się nie uda, no to jakieś granty, jakiś NCBR ewentualnie, może PFR i jakoś to się będzie ciągnąć przez najbliższe dwa lata. Na jakim etapie tych kontraktów jest Scanway? Jak wygląda ten tort i czy mówimy już o dywersyfikacji na wielu frontach?
Jasne. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś pojedynczym kontrakcie czy dwóch kontraktach. Tu tych kontraktów jest kilka, jeśli mówimy o cały ten obszar oczekujących na kontrakt, na jakby sformalizowanie w postaci kontraktu. I co ciekawe, 45%, około 45% to jeszcze będzie się wahało w zależności od tego, jaki będzie kurs pomiędzy różnymi walutami, ponieważ te kontrakty są w różnych walutach, nie tylko w euro, są też, pojawiają się dosyć ciekawe waluty z różnych części świata. Te kontrakty, 45% to są kontrakty komercyjne. Także ja osobiście, jakby u naszych podstaw, takich założeń strategicznych dla Scanwaya, powiedzieliśmy sobie jasno, my nie chcemy być firmą, która stoi tylko i wyłącznie na ESie, bo naszym zdaniem to jest faktycznie ciekawa ścieżka. ESA ma oczywiście bardzo fajne kontrakty i bardzo ciekawe możliwości podniesienia kwalifikacji firmy, bo ESA też mocno patrzy na ręce firmą, tak? Jeśli wdrażany jest produkt, rozwiązanie, no to ESA oczywiście ma swoje bardzo konkretne standardy. Natomiast my działamy w tym segmencie New Space, w którym najważniejsze jest to, żeby projekt wykonywał swoją pracę na orbicie. Jakby parametrem kluczowym jest jakość tego, co dostarczamy, niekoniecznie procesy, w jakich to jest wytwarzane. Dlatego też bardzo nam zależało na tym, żeby nie bazować tylko na ESie. Ja dodam też, że historycznie Scanway w zasadzie w znikomy sposób korzystał do tej pory ze środków przepływających przez ESę. Oczywiście robiliśmy projekty z ESą, natomiast to były bardzo albo małe projekty, albo na zasadzie ktoś miał projekt z ESY, my w tym współuczestniczyliśmy jako subkontraktor. Dlatego dla nas bardzo ważne jest to, żeby nie polować na tego tak zwanego mamuta, czy nie polować na jakiegoś tam wieloryba, żeby dopiero za kilka lat złapać jakiś bardzo duży kontakt. Dla nas jest bardzo ważne, żeby trochę organicznie, ale trochę też właśnie komercyjnie z różnych stron świata móc dostarczać tematy dla naszych klientów. Naszym takim kluczowym elementem strategii to jest współpraca z integratorami. Dlatego tej współpracy z integratorami będzie się pojawiać bardzo dużo. Oczywiście mamy świetną współpracę z firmą Creotech Instruments, która jest oczywiście taką też gwiazdą głównego parkietu kosmiczną, za którą bardzo mocno trzymamy kciuki. Natomiast też oczywiście to trzeba jasno sobie powiedzieć, będziemy się pojawiać u boku różnych integratorów z różnych części świata, którzy będą tworzyli satelity, czasami też konkurencyjne do naszego partnera, ale jakby nasza jest w tym rola, żeby jakby nasze jest w tym zobowiązanie, żeby dostarczać instrumenty satelitarne dla bardzo różnych klientów, dla bardzo różnych zastosowań. Czasami mam nadzieję, że dojdzie do tego, że będziemy mogli mówić o jakiejś też współpracy dalszej, czy to z firmą Creotech, czy to z firmami rodzimymi polskimi, bo też na tym nam zależy, żeby ten polski sektor kosmiczny bardzo mocno budować. Skończmy wątek już ESY ostatnim słowem. Dla przypomnienia, Polska zwiększyła swoją składkę na lata 23-25 do 360 milionów. Wcześniej na antenie zadawaliśmy pytanie, co to w praktyce oznacza dla polskich spółek. Kwota jest niemała i jaki procent z tej kwoty może wrócić w ewentualnych kontraktach na nasz lokalny rynek. No ale tu też do pana Andrzeja pytanie o list poparcia od polskiej delegacji do ESY dla jednego z projektów Scanwaya. Jakie są kolejne formalne kroki do zatwierdzenia takiej misji? Tak, teraz o tyle, ile mogę powiedzieć, no jeszcze ESA musi faktycznie zdecydować, że faktycznie okej, polska delegacja to popiera, natomiast ESA też musi tutaj stwierdzić, czy Scanway po prostu się do tego kontraktu nadaje i czy to jest właściwa droga. Jesteśmy już w trakcie takich rozmów z ESą, już jakąś tam pierwszą turę pytań wymieniliśmy. No i później w dosyć szybkim czasie powinno dojść do kontraktu i zawiązania tej współpracy z partnerem, który będzie z nami wdrażał to rozwiązanie. Mamy gorącą nadzieję, że to się dzieje w najbliższych miesiącach. Tak? To oczywiście wszystko trwa. To też myślę, że wymaga skomentować to, że oczywiście te środki, zwiększona składka z ESY, to jest gorący news jeszcze z poprzedniego roku, natomiast tych środków jeszcze mało kto widział, ale to tylko i wyłącznie jest efekt tego, że tych środków jest naprawdę bardzo dużo i każdy, kto kiedykolwiek dysponował budżetem wielomilionowym, wie, że pieniędzy się po prostu łatwo nie wydaje. Znaczy pieniądze oczywiście, kiedy już się zdecydują, na co mają iść, no to mogą płynąć, tylko że natomiast
polska administracja też musi jakby przemyśleć mocno to, w jakie projekty chce te środki włożyć, tak żeby to jak najlepiej skutkowało wzrostem dla całego polskiego sektora kosmicznego. I tutaj jest wykonywana ogromna praca, ja to widzę każdego dnia, też wiele razy spotykamy się z Polską Agencją Kosmiczną, z przedstawicielami delegacji, no i to jest moim zdaniem ogrom pracy, którą myślę, że warto podziękować. I my jeszcze po prostu musimy się chwilkę uzbroić w cierpliwość, zanim zobaczymy te płynące środki do polskiego sektora kosmicznego. Panie prezesie, płynnie przechodzimy do przyszłości, która czeka Scanway, ale też do omówienia projektów tych przyszłych, ale też i tych już zrealizowanych. A skoro mowa o zrealizowanych, to udana misja Starvibe'a. No i pytanie, co dalej z tym satelitą na orbicie, jakie są wobec niego plany? Tak, Starvibe jest satelitą, który naprawdę służy nam dłużej niż ktokolwiek z nas zakładał. My też ten projekt dostarczyliśmy, dowieźliśmy w bardzo krótkim czasie, tak? To mówimy o 9 miesiącach takiego developmentu hardware'u. Oczywiście później jeszcze był czas na development software'u, który dalej cały czas update'ujemy z satelitą. Możemy się cały czas komunikować i widzimy, w jaki sposób działa. Tu bym chciał zaznaczyć, że misja Starvibe już swoją główną misję zrobiła. Nawet gdyby teraz magicznym sposobem jakby z powodu różnych zjawisk, jakie się dzieją w kosmosie, gdybyśmy nawet stracili łączność z tym satelitą, to w zasadzie job is done. Myślę, że ten satelita przysłużył się bardzo mocno temu, żebyśmy pokazali, że potrafimy wysłać obiekt w kosmos, potrafimy dowieźć go oczywiście do poziomu, w którym da się go zintegrować rakietą, do którego SpaceX nie ma problemów z tym, żeby wsadzić go do swojej rakiety, co jest naprawdę czasami niełatwe. Potrafimy nim operować. Tutaj też pragnę zaznaczyć, że oczywiście satelita był robiony wraz z niemieckim partnerem German Orbital Systems, który to ten niemiecki partner dostarczył basa tego satelity, czyli właśnie był tym integratorem, który to wszystko zmontował. Natomiast operacje w dużej mierze przebiegały przez firmę Scanway. To był taki dodatkowa wisienka na tarcie dla naszych kompetencji, ponieważ my nauczyliśmy się, jak operować satelitą w przestrzeni kosmicznej, co nie jest takie proste i myślę, że o tym też się przekonują wszystkie podmioty, które wysyłają swojego pierwszego satelity. Natomiast tym satelitą cały czas operujemy. W tej chwili przechodzimy na to, żeby satelita był operowany w całości z Polski, bo w tej chwili jeszcze robimy to rękami naszego partnera, znaczy w sensie oni konkretnie wysyłają komendy, które my im powiemy do tego satelity. Natomiast chcemy, żeby to się odbywało całkowicie z Polski, do tego się właśnie przygotowujemy. No i oczywiście chcemy trzymać rękę na pulsie tego satelity jeszcze długo, tak długo, aż po prostu coś się w nim nie zepsuje do tego stopnia, że przestanie odpowiadać. To jakby środowisko kosmiczne jest cały czas degradujące w jakiś sposób elektronikę. Na szczęście w naszej elektronice nie widzimy żadnych objaw zużycia przez tą przestrzeń kosmiczną. Natomiast chcemy do samego końca wiedzieć, co się z nim dzieje, żeby móc określić, w jaki sposób nasze produkty po prostu w przestrzeni kosmicznej się niszczą. Ostatnie lata, też jeden z komentarzy, to z zeszłego roku, jak miałem przyjemność rozmawiać z Europejską Agencją Kosmiczną, wtedy oni powiedzieli, mamy misję narodową, chcemy wysłać swoje satelity, chcemy mieć swojego satelitę do obrazowania w przestrzeni kosmicznej, naszego własnego polskiego lub też jego sieć czy konstelacja. O tym też Państwo, śledząc nasze kanały, mogli usłyszeć przy okazji Kreotecha, czy chociażby właśnie współpracy ze Scanwayem, ale kilka dni temu w kontekście tego, co się dzieje też i za naszą wschodnią granicą, pojawił się artykuł w internecie o bardzo ciekawym tytule Ślepi i spóźnieni. Jak Polska nie obserwuje terytorium Rosji? Próbujemy, panie Andrzeju, wysłać, obserwować. No i jak obserwujemy? Optycznie, radarowe, kontrakty wojskowe. Kreotech miał przecież robić, miała być ta przecież cała konstelacja, misja Piast, miały być zlecenia. No, czas mija i co? Czy to faktycznie oznacza, że jesteśmy jednak ślepi? No, ja to faktycznie pozwoliłem sobie ten artykuł dogłębnie przeanalizować i skomentować też w mediach społecznościowych. Moim zdaniem nie jest tak, znaczy to jest dosyć głośny tytuł, który jest moim zdaniem zbyt głośny i zbyt paniczny. Znaczy nie jest tak, że Polska jest ślepa i opóźniona w tematyce satelitarnej. Jest faktycznie, polska administracja dysponuje z obrazowaniami satelitarnymi tego, co się dzieje przy wschodniej granicy, czy też
też za nią. Oczywiście zawsze jest tak, że w każdym, nawet najlepiej działającym systemie mogą nastąpić zjawiska, zdarzenia losowe, które powodują, że w jakimś konkretnym zdarzeniu mamy opóźnienie w tych danych i z pewnością da się to bardziej wyeliminować, jeśli mamy dostęp do swoich narodowych satelitów. Natomiast to nie jest tak, że jakby jeśli będziemy mieli tylko i wyłącznie swoje narodowe satelity, to nie zdarzą się takie incydenty jak ten omówiony w artykule w okolicach Brześcia. Natomiast to, co moim zdaniem jest kluczowe, to po pierwsze cierpliwość. Bo satelitów nie robi się z dnia na dzień. Okej, Starvibe'a dowieźliśmy w 9 miesięcy i faktycznie Starvibe'em też, co ciekawe, dowieźliśmy. Jakby jeden z pierwszych zobrazowań to były zobrazowania terytorium Federacji Rosyjskiej. Te zobrazowania były oczywiście dla nas tylko testowe, natomiast jest taki ten milestone, który pokazuje, że Polska i polski podmiot potrafi obserwować Rosję z orbity za misją sfinansowaną prywatnie. Mam nadzieję, że przyszłe misje, te zwłaszcza misja Piast, konstelacja Piast, którą też wdrażamy z Creotech Instruments, ale także przede wszystkim z Wojskową Akademią Techniczną, która jest liderem tego konsorcjum, będzie obfitować tym, że będziemy mieli bardziej wysokorozdzielcze zobrazowania terytoriów, które nas interesują. Tutaj niestety z uwagi na to, że ten kontrakt jest kontraktem dla MON-u, no nie mogę więcej powiedzieć, natomiast konstelacja po prostu jest opracowywana i idzie do przodu. Technologii kosmicznych, zwłaszcza jeśli musimy je wytworzyć w procesie badawczo-rozwojowym, nie da się zrobić z dnia na dzień. To są testy, masa testów, wzloty i upadki, to też na to musimy się nastawić. Zobaczmy, w jaki sposób Amerykanie robią kosmos. Amerykanie potrafią świetnie zarządzać porażkami. Taka jest prawda. SpaceX, ostatni lot Starship, no to oczywiście duży sukces i dużo informacji, ale też no, umówmy się, porażka, tak, jeśli chodzi o sposób, w jaki deorbitował Starship z orbity, no jakby kompletnie bez jakiejkolwiek kontroli położenia wszedł w atmosferę i prawdopodobnie mniej spłonął, a z tego, co wiemy, jeszcze nie do końca tak naprawdę wiadomo, co się stało. Więc ja tylko podsumowując powiem, że polski sektor kosmiczny bardzo sukcesywnie od lat, dzięki też między innymi temu, że my za tym mocno, można powiedzieć, lobbowaliśmy, tak, pokazywaliśmy, że Scanway jest gotowy do budowy satelitów, do budowy komponentów optycznych do satelitów. Są takie firmy jak Creotech, są takie firmy jak Kappel Labs, które też są bardzo ciekawymi składnikami w tym całym polskim sektorze kosmicznym, które budują, chcą robić satelity do obserwacji Ziemi. Polska administracja nam zaufała, daje nam środki na różne rzeczy w postaci grantów, czy też projektów takich jak Piast. Działamy w tym temacie. Jeszcze kilka lat minie, zanim będziemy mogli powiedzieć, że mamy całkowicie polski system do obserwacji satelitarnej, ale absolutnie w tym kierunku powinniśmy pójść. Także taki mój rozszerzony komentarz na temat tego artykułu. Za ten komentarz dziękuję. Kończąc, to będzie tak zwane pytanie na tak lub nie. Pozycja gotówkowa spółki wygląda całkiem przyzwoicie, 4,5 miliona prawie na koncie. Czy będzie planowana emisja w najbliższym czasie? Zależy, jak rozumiemy najbliższy czas. Znaczy, nie planujemy emisji w tej chwili. Scanway ma stabilną pozycję finansową. Mamy też, jak popatrzymy na ten faktycznie backlog i kontraktację, znaczy niesformalizowaną, ale jednak tam kontraktację o dużym stopniu prawdopodobieństwa, no to mówimy tutaj o dobrym czasie dla Scanway. Natomiast chciałem tylko zaznaczyć jedną rzecz. Rozmawiamy z klientami, z którymi możliwe będzie jeszcze większe przeskalowanie naszej produkcji, ponieważ tak jak już też wspominaliśmy w raportach, są klienci, którzy mają aspiracje na budowę konstelacji 200 sztuk satelitów. Są tematy właśnie o takiej skali, żeby dowieść taką liczbę teleskopów. Faktycznie potrzebne są dalsze inwestycje, natomiast one są oczywiście dobrze policzone pod kątem stopy zwrotu i być może to byłby jakiś trigger do szybszej emisji akcji. Natomiast wciąż, tak jak też przy IPO mówiłem, w ciągu pewnego okresu 2 lat możemy mówić o jakiejś emisji, natomiast być może jakieś zdarzenia nastąpią, które spowodują, że będziemy chcieli ją zrobić szybciej.
oby to nie była misja, rozwodnienie akcji, ratowanie spółki, ale patrząc na to, co Scanway ma przed sobą, nic na to nie zapowiada, a to chyba ważna informacja dla akcjonariuszy i potencjalnych przyszłych inwestorów. Jędrzej Kowalewski, prezes zarządu spółka Scanway, był moim Państwa gościem w poranku z rynkami. Panie Jędrzeju, bardzo dziękuję. Dziękuję.